Hej dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj będziemy testować sobie tą najnowszą maskarę z Sephory. Już zaczęłam ją otwierać, ale potem sobie pomyślałam, że może tak komisyjnie otworzę przy Was, żeby nie było, że ją używałam. I to jest ich najnowsza maskara, oni zrobili taką, chyba wydaje mi się, że to jest taka duża kampania promocyjna, bo widziałam u wielu dziewczyn filmy czy też zdjęcia na Instagramie, widziałam, że Sephora repostowała, więc obstawiam, że jest to po prostu kampania, nigdzie nie jest to napisane, nigdzie nie jest jakby, nie ma tej informacji jawnej, ale tak przypuszczam, więc stwierdziłam, że spróbuję. Patrząc na szczoteczkę, szczoteczka wygląda na taką, która powinna mi się podobać. Jest bardzo podobna do szczoteczki, wydaje mi się, tej Too Faced Dumb Girl, więc kupiłam to w czasie promocji minus 30% pod koniec zeszłego roku. W tym wielkim, długaśnym, prawie godzinnym haulu pokazywałam Wam ten tusz. Nie wiem, czy każdy obejrzał ten haul, bo to jest bardzo długi haul, poza tym ile można oglądać, wiecie, o kosmetykach, więc rozumiem, jeżeli nie każdy widział. Odpaliłam sobie też aplikację. Tusz kosztuje w regularnej cenie 49 zł, ja go kupiłam przy cenie minus 30%, bo pod koniec roku była promocja minus 30%. I mamy napisane, że jest to maskara, która zapewnia natychmiastową objętość w połączeniu z efektem wydłużenia i podkręcenia, a wszystko za jednym pociągnięciem. Jest to do jakiego makijażu? Do codziennego, do wieczorowego. Objętość Twoich rzęs nigdy nie była tak ogromna. Size up, bo taka jest nazwa maskary. Size up. Size up daje efekt sztucznych rzęs plus 180% objętości po kilku pociągnięciach maskarą. Średni wynik uzyskany po 20 pociągnięciach szczoteczką. Test przeprowadzony na 24 sztucznych rzęsach. Okej. Przejdź od rozmiaru X, bla bla bla. Wegańska formuła, opracowana bez składników pochodzenia zwierzęcego, no bo jak wegańska, to tak musi być, długotrwała, wzbogacona o mikrokulki w połączeniu ze szczoteczką w kształcie klepsydry, zapewnia natychmiastowy efekt objętości. Po środku krótkie włosie pozwala na intensywne pokrycie rzęs w celu uzyskania ekstremalnej i wyjątkowo czarnej objętości. Objętość może być ekstremalnie czarna? No, widać, że ktoś popłynął, jeśli chodzi o ten opis. Tak więc zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzać, zobaczymy, czy faktycznie będzie taki super turbo fajny efekt. Moje rzęsy są ogólnie długie i ogólnie są ładne. Jeżeli są na przykład przyciemnione henną i potem pociągnę je tuszem, to naprawdę robią wrażenie. Natomiast ponieważ ja jestem ruda, tak możecie zobaczyć, moje rzęsy są po prostu jasne, ich ogólnie nie widać, więc no, zerwało mi się. Zobaczymy, jak sobie ta maskara poradzi z takimi moimi, wiecie, rzęsami, jak to będzie w ogóle wyglądało, więc odpalam. Otwieram szczoteczkę, otwieram tusz, może tak. Okej. Okay. Szczoteczka, no, jest duża, tak? Jest na wielkość całego mojego oka. Ale mi to ogólnie nie przeszkadza, dlatego że ja tego typu szczoteczki lubię. Jeśli chodzi o opakowanie, to jest lekkie bardzo, takie plastikowe. Czy tu mamy w ogóle jakąś pojemność? Ile za te 49 zł mamy? 6 ml, nie, 14 ml w 6 miesięcy, klasycznie, tak jak na każdy tusz, na zużycie. Więc zapraszam Was bliżej. Oczywiście jak dzisiaj nagrywam, to moje brwi nie do końca wyszły równo, ale trudno, naprawdę, nie skupiajmy się na brwiach. I w takim razie jedziemy. Przydałoby mi się jeszcze jedno lusterko, takie mniejsze, żebym mogła mieć bliżej twarzy. O, niech będzie lusterko od paletki Kobo. No i w takim razie tak, żebym się nie musiała schylać, tak żebyście Wy też dobrze widziały. Jedziemy w takim razie z pierwszą warstwą, zobaczymy, jaki ona da mi efekt na rzęsach. Staram się nakładać ten tusz dokładnie tak samo, jakbym nakładała każdy inny. Wiecie, no warunki powinny być takie same dla wszystkiego. Moim zdaniem na razie nie jest źle, ale to jeszcze nie jest efekt, na przykład, który uzyskiwałam za pomocą Too Faced. Too Faced dawało o wiele lepszy efekt przy jednej warstwie. Ten tusz daje efekt, ale moim zdaniem bez wodotrysków i bez szaleństw. Więc w takim razie w tej chwili drugie oko. Drugie oko to już mogę zrobić bez takiego ekstremalnego zbliżenia i tylko, znaczy zbliżenia, patrzenia się w lusterko, tylko patrzę się tutaj w dół. Ok, więc taki mamy efekt na rzęsach przy jednej warstwie. Nie wiem, czy on jest jakoś taki szczególnie powalający. Moim zdaniem jest raczej normalny, raczej nic wow. Moim zdaniem to nie jest jeszcze efekt wow, ale w takim razie jedziemy z drugą warstwą, zobaczymy. Druga warstwa już się nie nakłada tak łatwo, bo tusz już troszeczkę zasechł, ale z drugiej strony jakby tak się lepiej przykleja może, czy... zobaczymy. Tutaj muszę
o, naprostować swoje zewnętrzne kosmyki, rzęsy, kępki, o, kępki. Dobra, i teraz tak, tu mamy dwie warstwy, tu mamy jedną warstwę. Może jest delikatna różnica, ale czy jakaś spektakularna? To powiem Wam, że nie wiem, ale żeby za długo też nie gadać i żeby tamta warstwa na lewym oku mi nie zaschła za szybko, to lecę i nałożyć tutaj drugą warstwę. Dobra, muszę przestać, bo zaczynają mi się rzęsy już sklejać powoli i mam wrażenie, że zaczyna to już nieładnie wyglądać. Więc na tym poprzestanę w tej chwili. Ja dolnych rzęs nie tuszuję, ponieważ no, mam taką budowę, czy też tak to u mnie jest, że wtedy robi mi się panda. I tak mi się zazwyczaj robi tutaj na górze, bo mam opadającą powiekę, więc zobaczymy, jak będzie z tym tuszem. Tak wyglądają dwie warstwy tuszu. Ogólnie efekt powiedziałabym, że jest ok, natomiast nie jest powalający. Moim zdaniem jakby nie pobiło mojego tuszu ulubionego, czyli Too Faced Damn Girl. Moim zdaniem tutaj raczej to nie jest jakby takie powalające, ale z drugiej strony on kosztuje 50 zł, a Too Faced kosztuje 122 zł. Tylko nie pamiętam, jaka jest pojemność akurat tego dużego, ale to tu gdzieś wam to pokażę. Więc tak to wygląda. Zobaczymy na koniec dnia, jak to będzie wyglądało, ponieważ teraz jest mniej więcej pierwsza godzina. Ja w tej chwili wychodzę z domu, wrócę pewnie wieczorkiem, tak więc zobaczymy, czy on się gdzieś odbił, czy on się pokruszył, jak on będzie wyglądał. W tej chwili jestem tak na zasadzie okej. Gdyby może nie był tak rozhypowany, gdybym go po prostu kupiła, to byłabym zadowolona, ale ponieważ wiecie, jest w tej chwili taka szalona akcja i każdy mówi, że to jest w ogóle najlepszy tusz i że nie potrzeba sztucznych rzęs i on nam zastępuje w ogóle wszystko, no to trochę miałam chyba wygórowane oczekiwania, albo może oczekiwania zgodnie z tym, co wszyscy mówią. No ale zobaczymy w takim razie, jak będzie na koniec dnia. Jeżeli będzie się tak dobrze utrzymywał, to będzie ok. Jeżeli się będzie osypywał, no to już nie będzie zbyt dobrze, ale nie ma co uprzedzać faktów i po prostu trzeba będzie to sprawdzić za kilka godzin. Jestem z powrotem, mamy już wieczór i jeśli chodzi o tusz, to utrzymał się dobrze. Nic się nie ukruszyło, nic się nie osypało, nic się nie odbiło, nic się też nie rozmazało, bo troszeczkę mi przyłzawiły oczy. Jednak niektóre utwory z kotów łapią mnie za serce i uwielbiam te utwory. I pomimo tego, że sam film w sobie mi się nie podobał, to jest w ogóle łagodnie powiedziane, że mi się on nie podobał. Miałam nadzieję, ponieważ ja wiedziałam generalnie, jakie są recenzje kotów i wiedziałam, że to nie jest jakby film, który wizualnie mnie zachwyci, ale spodziewałam się, że jednak muzycznie, że muzycznie będzie petarda, a była taka porażka, że ja uważam, szczerze mówiąc, że polskie wykonanie kotów w Romie było o wiele lepsze niż to. To było moim zdaniem po prostu straszne. Nie spodziewałam się, że będę tak bardzo rozczarowana wykonaniami. Moim zdaniem one były bardzo, w pewnym sensie, ubogie emocjonalnie. Nie wiem dlaczego, ale w ogóle, prawie w ogóle, no bo tak jak mówię, troszeczkę przełzawiłam, ale prawie w ogóle jakby nie porywały mnie te wykonania, a jednak wykonania właśnie te broadwayowskie, czy nawet właśnie w Romie, zdecydowanie bardziej mi porywały i nie dość, że wizualnie to jest w ogóle jakaś pomyłka, naprawdę, to jednak muzycznie też i no powiem Wam, że to jest chyba największe rozczarowanie ostatnich miesięcy. Nie byłam tak bardzo rozczarowana od dawien dawna, naprawdę. Owszem, kilka filmów rozczarowanych, w ogóle to nie powinien być film o rozczarowaniach filmowych, ale więc generalnie tak, jeśli chodzi o tusz, wracajmy do tuszu, do clue. Jeśli chodzi o tusz, to utrzymał się dobrze, możecie zobaczyć zresztą, że nic się nie osypało. Ja też, jak widzicie, mam tutaj cień błyszczący, ale na przykład tu nie mam przypudrowanej powieki, więc obawiałam się, że on się może odbić, bo jednak wiecie, jak pochylam, to tutaj często mi się tusze odbijają, ale nic się takiego nie zadziało, więc to jest na plus, więc tutaj jestem, powiem Wam, zadowolona z tego tuszu. Na pewno go będę używać. Czy 50 zł za tusz to jest dużo, czy mało, to jest Wasza decyzja. Ja byłam skłonna kupić ponownie tusz Too Faced Damn Girl za 120 zł, bo dla mnie to jest rewelacyjny tusz, ale oczywiście możemy kupować tusze, jakie sobie chcemy, po prostu każdy z nas wybiera to, co chce i kupuje sobie to, co chce. Ja osobiście raczej tego tuszu już drugi raz nie kupię, bo on po prostu mnie nie powala. Możliwe, że zmienię zdanie, bo podobnie było w przypadku tuszu Too Faced Damn Girl. Jak robiłam pierwsze wrażenie, porównywałam go z Better Than Sex, to też powiedziałam, że tak
no niech będzie ok, ale im dłużej go używałam, tym naprawdę jakby bardziej się w nim zakochiwałam i już pod koniec to uwielbiałam po prostu ten tusz i używałam go praktycznie w każdym filmie, za każdym razem jak nakładałam makijaż, więc kto wie, może coś się zmieni, jeśli chodzi o ten tusz, bo on nie jest zły, więc na pewno go będę używać, więc pewnie gdzieś tam się będzie w opisach filmów pojawiał i możliwe, że za jakiś czas na przykład, nie wiem, trafi do podsumowania i stwierdzę, że to jest w ogóle zarąbisty tusz, więc kto wie. Na chwilę obecną widzicie, jak wygląda na moich oczach, widzicie, co robi z rzęsami, czy powoduje, że moje rzęsy wyglądają, jakbym miała sztuczne, tego bym nie powiedziała, ale z drugiej strony nie jest taki zły. Natomiast pamiętajcie, że to jest też dla osób, które lubią takie wielkie, włochate szczotki, bo jeżeli lubicie szczoteczki silikonowe, to normalne, że ta szczoteczka Wam nie będzie pasować, bo to jest wielka, włochata szczoteczka, więc też trzeba po prostu wiedzieć, z czym to się je i jakby co tutaj jest, tak, żeby się nie zdziwić i nagle nie stwierdzić, że nie, to nie jest tuż dla mnie, bo zawsze używam silikonowych szczoteczek. No tu takiej nie ma, więc trudno, żeby nagle się okazało, że to będzie tuż dla kogoś, kto lubi silikonowe szczoteczki. No dobra, więc w takim razie to tyle, jeśli chodzi o ten test. Dajcie znać, czy też się skusiłyście na ten tusz, na przykład po tym całym hypie, który był. No ja się akurat na ten hype właśnie złapałam. Ale często tak miewam, że jak wszyscy mówią, że coś jest fajne, no to ja też bym chciała sprawdzić, czy coś jest fajne. Bo jak jest fajne, to też chcę mieć coś fajnego, a jak nie jest fajne, no to też warto taką kontropinię mieć i właśnie pokazać, że nie zawsze wszystko jest fajne, jeżeli wszyscy mówią, że jest fajne. Wiecie, o co chodzi, tak? Są różne opinie, różne oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. No dobra, więc ja w takim razie, dziewczyny, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnych filmów. Na razie, pa, pa!